powiedz mi, co tutaj się tak właściwie dzieje? Są jednocześnie robione dwie duże ligi. LG Mistrzostwa Polskich Szkół we Sporcie, jak i NTT System versus Puchar Polski we Sporcie. No i generalnie szkoły tutaj walczą o wejście do wielkiego finału. Najlepsza szkoła z całego turnieju dostaje się do finału, jak i najlepsza szkoła z miasta. A w Pucharze Polskiej walczą najlepsze drużyny z Polski po prostu i generalnie zdobywają punkty, jak i nagrody. Powiedz mi, gracie tylko w Counter-Strike'a, czy może jakieś inne gry? Gramy w Counter-Strike'a, gramy w League of Legends, na tutaj strefie otwartej, we wszystkie gry, jakie są dostępne i mamy turniej poboczny FIFA, gdzie jest do wygrania fotel Persusa. Jak myślicie, ta impreza przyjmie się w naszym mieście, tutaj w Turku? No jak najbardziej, tutaj ludzie przychodzą i czegoś tu takiego nie było, to jest po raz pierwszy, nowy i ludzie przychodzą i taki wow, jak to wygląda ten e-sport właśnie, bo e-sport przede wszystkim oglądali z telewizji, bądź gdzieś na internecie, jak to wygląda, tu mogą przyjść i zobaczyć to na żywo. Powiedz mi w takim razie, czy w ogóle e-sport przyjmie się w naszym kraju, bo póki co kojarzy mi się tylko z takimi krajami jak Korea Południowa, gdzieś tam może Chiny, może gdzieś te azjatyckie kraje, a Europa? No w Europie się już e-sport przyjął, tak samo w Polsce. No przyjął się e-sport, mamy IM Katowice, co jest potężną imprezą PGA. No i mamy bardzo dużo klas e-sportowych, profil gracz komputerowy i co z roku na rok jest coraz więcej klas e-sportowych, jak i coraz więcej imprez. Czym się różni taki klasyczny sportowiec od e-sportowca? Czym się różni? No tylko tym, jak on później się tak jakby walczy o to, że on walczy na komputerze, a sportowiec walczy fizycznie. Bo teoretycznie trenują tak samo, e-sportowiec tak samo musi biegać, musi mieć kondycję fizyczną, dużo uprawiać sportu i trenować na komputerze, bo to nie jest taki właśnie stereotyp, że gracz komputerowy to taka gruba osoba przed komputerem po 12 godzin. To nieprawda, bo zawodowcy bardzo dużo trenują, żeby dojść do tego, mieć tę fizyczną kondycję, żeby na turnieju później to przełożyć. Co z dziewczynami? Będą gry dla dziewczyn? Organizujemy turniej dla kobiet w CS-a 5x5. Gdzie będą grały same kobiety. Ale mimo to kobiety pojawiają się na turniejach. Pojawiają się bardzo często u nas na turniejach kobiety i grają. Jak się czujecie tutaj w naszym mieście? Bardzo fajnie, bardzo fajne miasto, bardzo fajnie tutaj zostaliśmy przyjęci, super mi się podoba w ogóle ludzi, bardzo masa ludzi, którzy tu przychodzi zobaczyć to, tak, i kibicują, dopingują te zespoły. Siema, słuchaj, wyłamałeś się, nie grasz dzisiaj w CSGO? No, tak wyszło, że aktualnie gram w LoL'a, może później coś w CS'a. Mhm, ale tak to w CS'a grasz? Zdarza mi się. Jakieś inne gry? No przede wszystkim właśnie LoL i Hearthstone, może trochę FIFA. Co ci się najbardziej podoba w tego typu grach drużynowych? No, przede wszystkim kontakt z drużyną, że trzeba się dogadać. No, ogólnie cała komunikacja. Dużo czasu dziennie grasz w tego typu gry? W weekendy trochę więcej. A tak godzinę, dwie może czasem. Grasz free to play, czy płacisz coś? Staram się za dużo nie wydawać na te gry, ale czasem się zdarzy. Mnie też się zdarza, szczególnie w Hearthstone'a. O, w Hearthstone'a. Chciałbyś, żebyśmy grali w Hearthstone'a tutaj w Turku? Dla mnie każda tego typu impreza jest niezłym przeżyciem. Może. A Hearthstone też byłby fajny, zdecydowanie. Dlaczego nie gracie w CSGO? No, nie mamy konta. A tak to lubicie grać na kompie? No, lubimy bardzo. Dużo czasu spędzacie dziennie przed komputerem? No, dwie godziny, nie, trzy. Tylko w weekendy. Czasami. Ale tak mi mówisz tutaj w wywiadzie, czy tak naprawdę jest? Nie, tak naprawdę jest w weekendy. Czyli mama goni, tak? No, zawsze do nauki. Z nauką goni. W co lubicie grać? No, w Battlefielda. No, ja bardzo lubię FIFA. Głównie no, w Battlefielda lubię grać. I w 17 też. Są moje ulubione gry. Jak się tutaj bawicie? No, super, świetnie. No, nie widziałem lepszej imprezy i tylu komputerów jeszcze. Tak? Tak. Więc chcielibyście, żeby po prostu ta impreza była tutaj regularnie w naszym mieście się odbywała? Tak. Co robię? Cześć Marta, przyszłaś tutaj pograć czy popatrzeć? Popatrzeć tylko. Z
sumie znajomi tutaj grali i chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Jak ci się podoba w ogóle? W sumie jak na Turek, bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że młodzi ludzie mogą popatrzeć też, zagrać to, co lubią. A nie żal ci troszeczkę, że nie ma drużyn kobiecych? Nie interesuję się tym, więc dla mnie to obojętne. Sama grasz na komputerze? Nie. Ktoś gra z twoich takich bliskich znajomych? No, znajomi z klasy akurat grali tutaj w CS-a. Mówili, że bardzo dobrze im poszło i żeby przyjść popatrzeć też, pokibicować. Nie jesteś za duży na LoL'a? Nie. Gra dla każdej kategorii wiekowej, jak najbardziej. Tak? A powiedz mi, co cię w niej najbardziej pociąga? No, w sumie to taktyka. Tu jest bardzo dużo taktyki w tej grze. No, no i ta cała jakby magia tej gry oddaje wszystko. Jak myślisz, co trzeba robić w tego typu grach, żeby wygrywać? Co jest takim kluczem do sukcesu? Logiczne myślenie na 100%. No i to w sumie wszystko było. No i strony oczywiście też, ale to już jest taka kwestia poboczna. Co w ogóle myślisz o tej imprezie tutaj? Bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajny ruch miasta w kierunku na pewno promowania naszego miasta jako stolicę sportu. Myślę, że za kilka lat tutaj się odbędzie jakaś większa impreza, ale na razie to Mistrzostwo Polski to jak najbardziej odpowiedni typ dla tego miasta. Słuchajcie, jak tam wam poszedł ten dzisiejszy turniej? Elegancko, zmęczeni po ciężkiej nocy, aczkolwiek pełni wiary, opanowani, no doszli do zwycięstwa, no nic więcej. To był ciężki finał, jak wam się grało? Bardzo ciężki, masa błędów, oni to dobrze wykorzystywali. Czasem u nich też coś zawiodło, więc nasze rundy potrafiły też dać zwycięstwo. Ale mecz bardzo równy, znamy ziomeczków na co dzień generalnie, więc wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Przyjemny mecz i chyba do oglądania też 130 osób ponad oglądało, więc jest spoko. Powiedzcie mi, długo gracie w CS-a w ogóle? Połowę życia, 15 lat. No i różnie. Zawodowo? Nie, raczej rekreacyjnie. Widzę, że jest tutaj u was duża różnica wieku. Powiedzcie mi, ile mniej więcej macie lat? Ja jestem emerytem, 28. A tu kolega? 15. 22. Jak wam się w ogóle podobało tutaj w Turku? Elegancko. Świetny Chińczyk, spokojne miasto, a przede wszystkim jak zwykle turnieje spod marki Super Game są niezawodne, jeśli chodzi o sprzęt, o miejsca, o organizację, zero opóźnień, fachowa pomoc, wszystko na najwyższym poziomie w sumie. Okay. Będzie się za rok? Jeśli będzie, jak najbardziej. Wiem, że Super Game organizuje jeszcze kilka innych eventów, tam też myślę, że zawitamy.